Sprawa lewoskrętu z Pułaskiego-Kowalskiego może znaleźć swój finał dość szybko. Jak się dowiedzieliśmy, temat podniesiony w interpelacji radnych Krystyny Gwiazdowskiej i Adama Ołowniuka był przedmiotem dyskusji na cotygodniowym kolegium u prezydenta miasta. Potwierdził nam tę informację Tomasz Drejer, szef Zarządu Dróg i Zieleni. Kolegium z prezydentem była stawiana sprawa, została podjęta decyzja, że będzie wnioskowane o pieniądze z rezerwy na z ministerstwa od przyznanie środków w kwocie 50% na przebudowę, na remont ulicy Pułaskiego wraz z przebudową tego skrzyżowania. Podczas kolegium zostało przyjęte rozwiązanie, które do tej pory nie było brane pod uwagę. To rozwiązanie, które dzisiaj zostało przyjęte, będzie umożliwiało wyjazd z ulicy Kowalskiego na ulicę Pułaskiego w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku miasta, jak i w kierunku tego nowego ronda u zbiegu ulic Pile, Armii Krajowej i Pułaskiego. Druga taka podstawowa zmiana, to będziemy mieli oddzielną fazę i oddzielny pas na skręt w lewo bezpośrednio z ulicy Pułaskiego w ulicę Kowalskiego. Także to będzie bardzo duża zmiana. W tej chwili pojazdy muszą, wszyscy kierowcy, którzy tam udają się z Pułaskiego w kierunku Kowalskiego i chcą w Kowalskiego wjechać od razu z Pułaskiego, no to muszą po prostu objechać te rondo, o którym wcześniej wspomniałem, nadłożyć 550 metrów drogi i czasowo, no to wiadomo, że poruszanie się po tym skrzyżowaniu, no trochę to czasu zabiera. Zabiera też sporo paliwa, a więc i pieniędzy. Jak wyliczył Tomasz Drejer, wokół ronda z gitarą, zwanego żartobliwie przez suwalczan rondem blacharzy polskich, pętelkę wykonuje w każdy dzień powszedni aż 170 miejskich autobusów. Jak obliczyliśmy, dziennie wokół ronda przemierzają one niemal 100 kilometrów. Lewoskręt w Kowalskiego to nie jedyna zmiana w ciągu ulicy Pułaskiego. Jest decyzja, żeby wykonać na ulicy Pułaskiego w najbliższej odległości możliwej zgodnie z przepisami od skrzyżowania z ulicą Chopina nawrotkę, żeby ludzie, którzy będą chcieli wyjechać, wyjeżdżając z ulicy Kowalskiego albo jadąc ulicą Pułaskiego od strony Kowalskiego, mogli nawrócić się i skręcić bezpośrednio w ulicę Chopina. Czyli coś w rodzaju tych nawrotek, które powstały na ulicy Utrata przed skrzyżowaniami sygnalizacji świetnej. Tutaj będzie to pomiędzy ulicą Kowalskiego a ulicą Andersa. Realizacja tej inwestycji wraz z nową nawierzchnią Pułaskiego na odcinku od Andersa do skrzyżowania z Pileckiego i Armii Krajowej ma według szacunków kosztować około 1 200 000 zł. Miasto może wyłożyć z własnej kasy zaledwie połowę tych środków. Dlatego zapadła decyzja, by zawnioskować o pieniądze z rządowej rezerwy budżetowej. To coroczna pula pieniędzy, z której w Suwałkach ostatnio sfinansowano w znacznej mierze remont nawierzchni na ulicy Utrata. Dysponuje nią Ministerstwo Infrastruktury. Jeśli resort zaakceptuje wniosek miasta o sfinansowanie 50% kosztów, inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, zadeklarował Tomasz Drejer.